Dzień dobry i dobry wieczór. Wycinanki prasowe, czyli o tygodnikach opinii, a dziś takie krótkie The Best Of. Wycinanki prasowe, w których, jak zapowiedziałem, ma być The Best Of. The Best Of, czyli najlepsze z, ale szczerze powiem, taką dzisiaj, tym razem wybrałem formułę, bo tak dużo nie ma dobrych rzeczy. Więc tak po trochu z każdego tytułu, takie mam w ogóle wrażenie, że jakbym tych kilka tekstów, które Państwu przedstawię, połączył w jeden numer, to wyszedłby jeden naprawdę dobry, ciekawy, profesjonalny numer tygodnika opinii, a problem w tym, że mam cztery. Ale zacznę od pochwał. Ja bardzo często ganiłem podobieństwa okładek w tygodnikach opinii i pewien taki banał straszliwy, a tym razem przynajmniej jedno muszę powiedzieć. Ogromna różnorodność. Po kolei od bardzo ładnego, powiedziałbym wręcz poetyckiego zdjęcia Aleksandry Dulkiewicz, czyli prezydent Gdańska, prezydentki Gdańska, z ładną też w środku sesją zdjęciową, a to dzisiaj rzadkość, że do wywiadu robi się sesję zdjęciową, więc taki jest Newsweek. Z kolei kompletnie inny przegląd, a mianowicie historyczne zdjęcie. Defilada w Berlinie w maju 1945 roku. No nie można pomylić niewątpliwie tych dwóch tytułów, prawda? Jeżeli to pokażemy sobie jedno obok drugiego, widzimy, że to nie są te same tygodniki, prawda? Ale znowu, jeszcze inna polityka, rysunek znowu Marty Frey, no co prawda z nielubianym raczej przeze mnie bohaterem, ale no to jest Marta Frey, to jest wartość sama w sobie. Myślę, że dzisiaj chyba, jeżeli nie najlepsza, to jedna z najlepszych rysowniczek, kapitalna na ogół. I wreszcie jeszcze zupełnie inny tygodnik powszechny, zaskakujący, a mianowicie z takim oto znakiem drogowym, czy też znakiem graficznym, no ale trzeba przyznać, że znowu, jeżeli zestawimy w końcu te dwie graficzne okładki, czyli tygodnik z polityką, no też nie pomylimy się, prawda? Nie pomylimy się, to są dwie zupełnie inne konwencje, ale i bardzo dobrze. Po to w końcu wychodzi więcej niż jeden tytuł, choć może za parę lat, jeżeli PiS będzie dalej rządził, będzie już wychodził tylko jeden tytuł. O nie, będzie wychodziło kilka pisowskich jednak, przepraszam, bo w końcu jednak więcej kolegów musi zarobić, tak? Ale nie wiadomo, jak będzie z mediami niezależnymi. I natomiast to, co łączy niestety te pisma, to jest to, że znowu najciekawszymi tekstami są na ogół wywiady, z małymi różnicami. Z jedną przykrą różnicą muszę powiedzieć, że przegląd, który mimo, że biedny, najmniej sprzedający, bo już chyba tygodnik powszechny też przegonił przegląd w sprzedaży. No niestety nie ma w tym numerze niczego, co byłbym w stanie polecić. Nie, że tu nie ma nic do czytania, ja od razu powiem. Być może ja stawiam po prostu wysoko poprzeczkę i jeżeli mówię Państwu, że bardzo warto, no to wtedy już muszę być przekonany, że tekst, materiał dziennikarski jest naprawdę wysokiej jakości. A tu jest dużo przyzwoitych, dających się przeczytać rzeczy, ale żadnej bomby nie ma. Także łącznie z tym okładkowym materiałem o udziale Wojska Polskiego, potem Ludowego Wojska Polskiego w zwycięstwie sowieckim nad Niemcami hitlerowskimi. Tekst, ja lubię historyczne teksty i często je tutaj polecam, tekst rozczarowujący, banalny tekst, zamiast jakiegoś dobrego eksperta, który coś nowego by mi powiedział, no to głównie takie żale, że tak jak jest na okładce, że zwycięzcy, no bo jednak zwycięzcy są wymazywani. No to prawda, że są wymazywani, ale trochę to jest za mało jak na tezę tekstu. Więc niestety, w przeglądzie tym razem nic. Idźmy do Newsweeka, ale tu też zacznę od krytyki, bo sesja Aleksandry Dulkiewicz jest bardzo ładna i dała bardzo ładną okładkę. Natomiast ja wierzę, że pani Dulkiewicz jest dobrą prezydentką Gdańska. Natomiast ponieważ rozmowa, którą przeprowadza z nią Tomasz Lis,
dotyczy też w ogóle jakości polskiej polityki, no to powiedziałbym tak, nie spodziewajmy się raczej po Aleksandrze Dulkiewicz, że wyrośnie nam na polityka krajowego kalibru. Nic z tym złego. Potrzebujemy dobrych, solidnych samorządowców, ale szczerze powiem, pani Aleksandra zaskakuje mnie no takim straszliwym banałem, na przykład kiedy jest mowa o całym sporze politycznym, o właśnie braku elit, o tym, o kantach przed tak zwanymi wyborami i kiedy Tomasz Lis mówi, co oznacza tylko, że Kaczyński robi nas jak chce, to wtedy Aleksandra Dulkiewicz odpowiada, a ja myślę, że obywatele jeszcze wygrają. Babcia powtarzała, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. To, że ktoś zwycięży w jednej bitwie, nie znaczy, że wygrał wszystko. No, znaczy to jest milutkie i cieplutkie, ale szczerze powiem, to nie jest wypowiedź klasy polityka krajowego. I jeszcze kończy tę rozmowę takim zdaniem pięknym. Za jakiś czas władzę przejmie ten, kto będzie umiał wlać nadzieję w serca. Bez komentarza. I w tymże jeszcze natomiast Newsweeku jest owszem ciekawa, ale znowu rozmowa, tak jak mówiłem, smutne jest to, że czasem zdecydowana większość, a czasem przynajmniej połowa ciekawych materiałów w tygodnikach to są jednak rozmowy, które no, o tyle są łatwe, że jeżeli znajdziemy ciekawego rozmówcę, no to jeżeli dziennikarz nie jest głupi i potrafi zadać w miarę sensowne pytania, to jest to tak zwany samograj. Żałuję, że tak mało jest samodzielnych tekstów dziennikarskich, choć w Polsce naprawdę jest wielu bardzo wybitnych dziennikarzy z dużą wiedzą, z dużymi umiejętnościami, jakoś się nie przebijają ze swoimi pogłębionymi tekstami, esejami, analizami na łamy. A tutaj jest to rozmowa z socjologiem, profesorem Markiem Krajewskim, który jest współautorem badania Życie codzienne w czasie pandemii. I to jest w ogóle cała ciekawa rozmowa, co też się z nami dzieje, ale warto parę rzeczy zacytować, bo to trochę jest tak, że możemy się przyjrzeć w nie krzywym, tylko całkiem prawdziwym zwierciadle, jacy tak naprawdę jesteśmy. Niby sami siebie obserwujemy w mediach społecznościowych, ale to czasem za mało. I na przykład profesor Krajewski mówi, widać u Polaków przesycenie informacjami. Badani twierdzą, że większość tych informacji, które dostają, jest nieprzydatna w nowej sytuacji. Nie zmniejszają poczucia niepewności, tylko je pogłębiają. Krytykujemy także rząd za celowe wzbudzanie paniki społecznej, złe przygotowanie państwa do kryzysu epidemiologicznego oraz wykorzystywanie go do prowadzenia kampanii wyborczej. W naszych badaniach rząd pojawiał się często jako czarny charakter. I tutaj ta sprzeczność, na którą zwraca słusznie uwagę prowadząca ten wywiad Renata Kim, mówiąc, dlaczego w takim razie nie widać tego w wynikach sondaży, że on w nich nie traci. A profesor Krajewski na to. Prostym wyjaśnieniem jest to, że rząd daje dziś pokaz sprawstwa, a więc pokazuje, że ma to, czego nam najbardziej dzisiaj brakuje. Działania władzy w dużej mierze są nakierowane na pokazanie, że bez względu na to, co myśli część obywateli, i tak zrobi ona swoje. Kiedy całe społeczeństwo cierpi z powodu unieruchomienia, niepewności, taki rytuał sprawstwa robi na niektórych wrażenie. To zresztą się powtarza z badań wcześniejszych, jeszcze Sierakowskiego i Sadury na przykład, że ta właśnie omnipotencja PiSu robi wrażenie, że to twarda władza, która łamie prawo czy nie łamie, drugorzędne, ważne, że potrafi stanowczo wprowadzać swoje pomysły w życie. Ale i inny fragment tej rozmowy, temat mnóstwa naszych postów na przykład na Facebooku, gdzie ja sam czytałem dziesiątki osób chwalących się, że upiekły pierwszy chleb w swoim życiu na przykład. I jest to właśnie spuentowane również w badaniach, kiedy Renata Kim mówi, przybyły nam też nowe umiejętności, nagle się okazało, że potrafimy upiec chleb, ostrzyć włosy albo uszyć maskę. I na to profesor, kiedy kilka lat temu prowadziliśmy badania na temat praktyk kulturalnych Polaków, pytaliśmy o bardzo prozaiczne czynności, takie jak robienie zapraw, pieczenie chleba, gotowanie. Podział między Polakami miał wtedy charakter pokoleniowy.
im młodsi badani, tym mniej posiadali takich tradycyjnych umiejętności, które kilka dekad wcześniej były powszechne. Pandemia spowodowała powrót tych zapomnianych umiejętności. Powróciły one jednak nie tylko dlatego, że pomagają nam przetrwać, ale też dlatego, że dzięki nim możemy odzyskać poczucie, iż mamy na coś wpływ. Samodzielne upieczenie chleba to więc nie tylko sposób na zaspokojenie głodu, ale również dowód, że kontroluję pewien fragment rzeczywistości. Dowodem mojej podmiotowości stają się te konkretne manualne umiejętności sprawiające, że rzeczy zaczynają dziać się inaczej. Z mąki, wody i zakwasu powstaje pyszny chleb i to w moim własnym piekarniku. Pieczmy chleby, proszę Państwa, bo jak widać, to nam może jakoś pomóc. No ale na tym właściwie kończą się rzeczy, które z Newsweeka mógłbym polecić. W tygodniku powszechnym znowu chyba najciekawszym, dwoma najciekawszymi materiałami są znowu rozmowy. Jedna z Michałem Bilewiczem, głośno ostatnio było o sprawie, że pan prezydent Duda temu wybitnemu naukowcowi nie chce dać profesury i to się już ciągnie dwa lata. Ten skandaliczny zupełnie stan, bo to bardzo wybitny naukowiec, jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Rozmowa z nim ma tytuł Dumy i obrzydzenia, czyli nawiązanie do znanej XIX-wiecznej powieści, ale też i filmu oczywiście. I ja mogę powiedzieć tyle. Bilewicz zawsze mówi niesłychanie ciekawe rzeczy i bardzo się dobrze zna na psychologii społecznej. Najkrócej taka ciekawostka, kiedy prowadząca wywiad Kalina Błażejowska przy okazji wątku poświęconego popularności różnych spiskowych wyjaśnień pandemii przypomina, że wzrosła też obawa przed siecią 5G. Urząd Komunikacji Elektronicznej musiał wydać dementi, wirusy nie mogą przenosić się drogą fal radiowych. Przepraszam, że się śmieję, ale są ludzie, którzy w to wierzą. Ale dr Bilewicz wtedy przypomina, lęk przed falami radiowymi jest stary jak radio. Już przed wojną dochodziło do protestów chłopskich przeciwko budowie masztów radiowych. Wtedy też miały być śmiercionośne. Więc widzicie Państwo, jakie dzisiaj protestujący, ba, niszczący zdaje się nawet maszty we Włoszech, jakie mają wspaniałe korzenie. Ale też dr Bilewicz to puentuje, że jak w ogóle można połączyć takie rzeczy jak koronawirusa i fale radiowe, mówi, ludziom, którzy mają silną potrzebę wyjaśniania świata, wszystko się łączy. Tendencja do potwierdzania własnych hipotez jest właściwością człowieka. To się nazywa błąd konfirmacji. Łatwiej znaleźć dowody, które potwierdzają naszą tezę, niż te, które ją obalają. Fundamentem jest nieumiejętność odróżniania prawdy od fałszu. Ale cała rozmowa niesłychanie ciekawa. I druga rozmowa, już zdecydowanie krótsza, z kolei profesorem Włodzimierzem Wróblem, który pracuje w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jest też sędzią Sądu Najwyższego, który bardzo krótko, lakonicznie, ale też niesłychanie jasno dla każdego laika odpowiada na pytanie, dlaczego jesteśmy już państwem autorytarnym. Tak jest. Nie przesłyszeli się Państwo. Profesor UJ i sędzia Sądu Najwyższego tak stwierdza, jak kawałek z tego jego uzasadnienia tylko z samego początku tekstu przedstawię. Prowadzący rozmowę Marcin Żyła mówi w artykule 2 Konstytucji, czytam, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Jest nim wciąż? Na to profesor Wróbel, już tylko częściowo. A częściowo, może nawet w większej części, jest państwem autorytarnym. Autorytarnym, nie przesadza pan? Ani trochę. To słowo budzi opór, ponieważ kojarzy się ze zbrodniczymi, uciskającymi obywateli reżimami. Jednak brak poparcia społecznego nie jest wcale cechą władzy autorytarnej. Autorytaryzm oznacza władzę, która nie podlega kontroli. Obecnie w Polsce nie działa wiele instrumentów takiej kontroli zapisanych w Konstytucji. Co więcej, władza przestała kontrolować
samą siebie. Zdarza się, że nie działa na podstawie prawa. A kiedy władza przestaje działać na podstawie prawa, staje się władzą autorytarną. Tak brzmi klasyczna definicja. Bardzo polecam ten tekst. To jest duża frajda, jak naukowiec. Czasem jesteśmy przyzwyczajeni, że oni mówią językiem dla nas niezrozumiałym, a potrafi przedstawić rzeczywistość w sposób jasny, precyzyjny i zgodny z rzeczywistością. I wreszcie polityka na deser, gdzie znowu jednym z dwóch najciekawszych materiałów jest, a jakże, rozmowa. Kolejna zresztą z serii bardzo ciekawych rozmów Jacka Żakowskiego, tym razem z socjologiem polityki, profesorem Uniwersytetu Harvarda, Grzegorzem Ekiertem. Bardzo to jest ciekawa analiza, tym bardziej, że umieszcza nas w jakimś kontekście europejskim, co bardzo istotne. Od razu powiem, to nie jest optymistyczna rozmowa. To znaczy profesor Ekiert dość czarno widzi przyszłość z dwóch powodów. Jeden to jest powód taki, że uważa, że w pewnym sensie Unia, jeżeli dojdzie u nas do takiej fikcji wyborczej, jaka nam się zapowiada, już tego nie zdzierży. To znaczy niekoniecznie nas natychmiast wyrzuci, ale zmarginalizuje nas kompletnie i będzie stosowała wszelkie możliwe narzędzia, żeby Polskę postawić już nie na drugim, ale na trzecim planie w Unii Europejskiej. I może się to skończyć fatalnie, bo to oczywiście natychmiast stanie się paliwem dla ewidentnych pomysłów polskiej prawicy, wyjścia Polski z Unii Europejskiej. W końcu nie przypadkiem obecny premier bezustannie powtarza, że Unia nam nic już nie dała, a szczególnie w czasie pandemii, co jest oczywiście kłamstwem, no ale cóż szkodzi. Kłamstwo, jak wiadomo, wiele razy powtarzane staje się prawdą. Ale druga sprawa z tez profesora Ekierta, równie ciekawa, chociaż pewnie dla nas trudniejsza do zniesienia, jest taka, że profesor Ekiert jasno stwierdza, że jeżeli mamy mieć jakąś perspektywę, to musimy mieć świadomość konieczności zawarcia pewnego kompromisu politycznego. Nastroje społeczne raczej są takie, że z tamtą stroną, z nimi, z tymi wstrętnymi pisowcami, my nigdy, oni wszyscy, Norymberga i tak dalej, znają Państwo te teksty. Otóż Ekiert stwierdza jasno, że jeżeli istnieje tak głęboki i wyraźny podział społeczny, i to nie 90-10, nie 80-20%, tylko gdzieś ciągle w okolicach 50/50, to nie można sobie niestety pozwolić, jeżeli chce się żyć nawet po ewentualnym odsunięciu PiS-u od władzy, nie można sobie pozwolić na zbyt ostre zachowania, dlatego że one mogą skończyć się tragicznie dla społeczeństwa i dla państwa. Można się z Ekiertem zgodzić czy nie, ale to jest jeden z wybitniejszych politologów polskich z całą pewnością, ale również bardzo cenionych w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Więc nie lekceważmy tych słów. Tak na zakończenie z tej rozmowy z Ekiertem mówi on, może być tak jak w Republice Weimarskiej, gdzie będziemy o sobie mówili liberalne świnie i nacjonalistyczne świnie, gdzie będzie usprawiedliwione zniszczenie sklepu liberalnej świni albo nacjonalistycznej świni, albo zatłuczenie na śmierć liberalnej czy nacjonalistycznej świni. Niewiele osób myśli chyba o tym, że jeśli z tej drogi nie zejdziemy, to może być dużo gorzej, bo fizyczna przemoc może stać się praktykowaną strategią polityczną. Idziemy w tę stronę. Na razie plujemy sobie w twarz, ale jeszcze do siebie nie strzelamy. To się może bardzo szybko zmienić. Na tym polega dziś odpowiedzialność politycznych liderów. Moja największa pretensja do pana Kaczyńskiego dotyczy właśnie tego, że on Polskę poprowadził w tę stronę. Jak się ma dość siły, by wygrać i pognębić opozycję, to jednak trzeba się powstrzymać od plucia przekonanym w twarz, bo to już jest zachęta do przemocy. Mocny, ważny, konieczny do przemyślenia, jak mówię, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, materiał. I druga rzecz w polityce, i wreszcie nie wywiad,
Mocna rzecz Pawła Waleskiego, zajmującego się od lat w polityce służbą zdrowia, wybitnego dziennikarza, bardzo dobrze zorientowanego w tych sprawach, z którego przeczytam Państwu tylko wstęp, bo ten wstęp mówi dużo. Ile osób faktycznie umarło w Polsce na COVID-19? Oficjalne dane mówią o ponad 600 osobach na początku maja. My obliczamy, że ofiar jest przynajmniej czterokrotnie więcej. Skąd się biorą rozbieżności? No i właśnie o tych rozbieżnościach, o tym, jak to przebiega i jakie ma dowody Paweł Waleski na to, że nie 600, tylko no, wychodzi jakieś 2,5 tysiąca co najmniej osób, to warto tę politykę kupić, bo to bardzo ciekawy i to konkretny. To nie są takie z powietrza wzięte argumenty. I jeszcze na samą puentę trzeci, więc w tym sensie polityka pokonuje konkurencję, tekst, choć oczywiście znowu wywiad z profesorem z kolei Piotrem Uziębło, konstytucjonalistą z Uniwersytetu Gdańskiego, który z kolei w bardzo dobry i jasny sposób tłumaczy nam, na czym wydają się polegać planowane wybory pocztowe w Polsce, tak zwane wybory, a na czym powinny polegać, jak to wygląda na świecie. Tu znowu taka wiedza, której niestety na co dzień nie mamy, coś tam sobie próbujemy sztukować, a tutaj ktoś, kto jest specjalistą w dziedzinie prawa wyborczego i systemów wyborczych, nam to mówi. I dość powiedzieć jedna ciekawostka. W Szwajcarii, gdzie każdy dostaje kartę głosowania do domu i sam może zdecydować, czy odsyła ją pocztą, czy zanosi do lokalu, kantony przygotowywały się do przeprowadzenia takiego głosowania ponad 2 lata. Co zajmuje aż tyle czasu? Pyta dziennikarz. Trzeba przygotować cały system, w tym zabezpieczenie kart i sprawny system ich przekazywania. W Szwajcarii karty do głosowania mają numery, kody kreskowe i znak wodny. No to sprawdźcie Państwo, czy to, co być może za kilka dni wpadnie do Waszych skrzynek pocztowych, ma numery, kody kreskowe i znak wodny. Możemy to sobie pokazywać na Facebooku, a potem też może wspólnie zdecydować, co z tymi kartami należy zrobić. Może coś w przestrzeni publicznej na przykład. Są takie fajne pomysły, bardzo je polecam. Połączyć dezaktywację tej karty do fałszywego głosowania z miłym letnim majowym spacerem. Czego sobie i Państwu życzę.